Siemanko mięsożercy, dzisiaj mam dla Was kolejny przepis na kiełbasę, którą możecie zrobić w domu bez wędzarni. Tą kiełbasę zrobię w piekarniku. Co najlepsze, będzie to też taka kiełbasa a la wędzona, czyli użyję takiego oto dymu w płynie. No i zaraz będzie, ale jak to, przecież to sama chemia, truje ludzi i tak dalej. No nie, to są głupoty. W tym wideo też wyjaśnię, że ten dym w płynie wcale nie jest taki szkodliwy i tak naprawdę jest mniej szkodliwy od tradycyjnego wędzenia. Oczywiście ma swoje minusy, ma swoje plusy, ale o tym wszystkim w tym materiale. No i właśnie z tym dymem w płynie zrobimy sobie taką kiełbasę niedźwiedzią, mocno aromatyczną. No i do tego zobaczycie, że z zewnątrz nie będzie się w ogóle różniła od takiej wędzonej tradycyjnie. Także tyle słowem wstępu, ja zabieram się za robotę i już Wam pokazuję krok po kroku, jak wędzić za pomocą czegoś takiego. Partnerami kanału są Jelux Polska, producent jelit naturalnych oraz Chef One, producent folii i worków do zgrzewarek próżniowych. Linki do partnerów w opisie pod filmem. Jak w przypadku każdej kiełbasy, wykonanie tej kiełbasy również zaczynam od wyboru mięsa oraz jego klasyfikacji. A do tej kiełbasy użyłem szynki wieprzowej oraz łopatki wieprzowej, z której pozyskałem sobie klasę pierwszą, a także odrobinę klasy trzeciej oraz karkówki. Pozyskaną klasę pierwszą z szynki oraz z łopatki pokryłem w kostkę około 4 cm. Podobnie zrobiłem z karkówką wieprzową, którą tutaj po prostu oczyściłem ze zbędnych elementów, jakichś pozostałości, chrząstek bądź kości i również pokryłem na takie większe kawałki i odstawiłem do miski, gdzie czekały na peklowanie. Te ścinki, które tutaj widzicie, to są pozostałości właśnie z szynki oraz z łopatki wieprzowej. No i to są takie elementy klasy trzeciej, czyli takie mięso ścięgniste, jakieś błonki z tych kawałków mięsa. No i właśnie one posłużą za takie spoiwo kiełbasy. Mięso jest pokrojone, więc teraz to co zostało, to je zapeklować. I teraz są dwie opcje. Możemy właśnie zapeklować bądź zasolić, jeżeli nie chcemy robić z dodatkiem peklosoli, z dodatkiem azotynu sodu, czyli z tym konserwantem. Tylko teraz tak, jeżeli zrobimy na samej soli, no to ta kiełbasa po upieczeniu to do lodówki i maksymalnie kilka dni może leżeć. Jeżeli zapeklujemy, to spokojnie kilkanaście dni poleży, 2-3 tygodnie, ona będzie już bardziej podsychała niż coś tam się raczej z nią stanie. Nawet mogłaby dłużej leżeć, ale to wiadomo, wszystko zależy od warunku przechowywania. Wybory są dwa. Ja zrobię z dodatkiem peklosoli, z taką minimalną ilością tej peklosoli, resztę zastąpię solą, żeby uzyskać jakieś powiedzmy 10 gramów peklosoli na kilogram mięsa. To jest takie minimum, które zabezpiecza bakteriologicznie. Pozostałe 6 gramów to dosypię zwykłej soli, żeby otrzymać takie odpowiednią słoność, czyli jakieś 16 gramów takiej mieszanki soli i peklosoli. No i z tego względu też daję tą peklosól, bo tą kiełbaskę będę sobie lekko podsuszał. Ona będzie wisiała w temperaturze pokojowej, więc dla bezpieczeństwa ja daję peklosól. A Wy zrobicie jak uważacie. No i do każdej klasy dodaję odpowiednią ilość tej mieszanki, czyli tutaj akurat daję 10 gramów peklosoli na kilogram mięsa i pozostałą część to jest sól, czyli jakieś 6 gramów soli na kilogram mięsa, no i taką mieszankę właśnie dodaję do mięsiwa. Każdą klasę dokładnie mieszam z peklosolą i odstawiam do lodówki na jakieś 24 godziny, żeby się zapeklowało. Po dobie w lodówce mięsiwo jest gotowe i przechodzę do mielenia. I pierwszą klasę w całości mielę na szarpaku, żeby otrzymać duże kawałki mięsa, żeby ta kiełbasa miała fajną strukturę. Drugą tłustą klasę mielę na sitku 7 mm, no i oczywiście klasę trzecią ścięgnistą dwukrotnie na sitku 2,5 mm, tak aby otrzymać bardzo gładką masę. No i teraz do zmielonego mięsa pozostało dodać odpowiednie przyprawy. I jak mówiłem, będzie to kiełbasa niedźwiedzia, więc podstawa tutaj to czosnek niedźwiedzi. Całkiem spora porcja, jakieś 3-4 gramy na kilogram mięsa. Do tego jest mielona kolendra, około 0,5 grama na każdy kilogram mięsa. 3 gramy granulowanego czosnku, również na kilogram mięsa. No i do tego jeszcze taki grubo tłuczony zielony pieprz. Możecie użyć też zwykłego pieprzu. Ja akurat użyłem zielonego, nada fajnego
aromatu i smaku do całej kiełbasy. No i teraz cała mieszanka przypraw ląduje w misce z mięsem i całość dokładnie wyrabiam, aby połączyć wszystkie składniki. Mięso przekładam do nadziewarki i zabieram się za nadziewanie kiełbas. Kiełbasy wnadziewam we wcześniej przygotowane jelita wieprzowe kaliber 28-30 mm. Jak zawsze stosuję jelita na paskach, które ułatwiają nakładanie nalejek. Jak coś, to pod wideo wrzucam Wam link, gdzie znajdziecie właśnie takie jelitka. Kiedy całość nadzieję w jelita, następnie formuję z nich 10-15 cm kiełbaski, które teraz właśnie potraktuję płynnym dymem, o którym wspominałem. Ale zanim to zrobię, dokładnie je osuszam papierowym ręcznikiem, tak żeby po prostu jak najwięcej tego płynnego dymu. Tak, dobrze słyszeliście. Mówiłem o dymie w płynie. I tak jak mówiłem na początku, wyjaśnię, że to nie jest zło, nie jest chemia, nie jest trutka i tak dalej, i tak dalej. Po prostu jak czasami widzę te komentarze, to no, brak słów, bo to jest przecież chemia i tak dalej. No, H2O też brzmi bardzo chemicznie, no, też zowem trutka. Wracając do tego dymu w płynie. To jest nic innego jak skroplony i oczyszczony dym wędzarniczy, który ma po prostu postać płynną. I jak powstaje taki dym w płynie? Bardzo często jest to po prostu produkt uboczny podczas produkcji węgla drzewnego. Po prostu drewno jest najpierw suszone, następnie poddawane pirolizie w takich specjalnych kontrolowanych warunkach, specjalnych retortach. Są to coś na zasadzie takich dużych pieców, które są ogrzewane zewnętrznie do temperatury około 500 stopni. Tamte drewno poddaje się powolnej pirolizie. No i efektem tego jest m.in. węgiel drzewny, jest taki kondensat dymu. Są jeszcze jakieś tam inne takie produkty uboczne. Ale m.in. właśnie jest taki kondensat dymu, który w następnych etapach wytwarzania jest oczyszczany z toksycznych i szkodliwych substancji. Między innymi jest oczyszczony z wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, szkodliwego benzopirenu i innych takich toksycznych substancji smolistych. Także taki dym w płynie już po tych wszystkich procesach wytwarzania, po tych wszystkich procesach oczyszczania jest tak naprawdę mniej szkodliwy od takiego tradycyjnego dymu, który jest używany do tradycyjnego wędzenia, który po prostu te substancje szkodliwe ma. A jeszcze jeżeli, a na dodatek, jeżeli nie umiemy wędzić, robimy to źle, nie stosujemy się do technologii wędzenia, no to naprawdę robimy szkodliwe i wręcz trujące wędzonki. A z użyciem tego może nie będą smakowały identycznie jak tradycyjne. Dodatkowo ten dym w płynie aż tak nie zabezpiecza jak długotrwałe wędzenie na przykład na zimno, ale daje bardzo i to bardzo podobny efekt. Większość marketowych wędzonek jest robiona właśnie w ten sposób i zapewne nawet nie wiecie, które. Także jak najbardziej możemy używać ten aromat dymu w płynie i się tym nie potrujemy. Także to nie jest chemia, nie jest trutka i tak dalej. Jeżeli chodzi o kiełbasę, to najlepiej by było użyć takiego rozpylacza, żeby spsikać tą kiełbasę. Ja niestety gdzieś zgubiłem i muszę po prostu wlać tutaj ją, wymoczyć w tym i będę to kilkukrotnie powtarzał podczas pieczenia, żeby one nabrały odpowiedniego fajnego koloru. A jeżeli chcecie to sobie ułatwić, to polecam iść do Rossmana. Tam są takie malutkie pojemniczki, właśnie takie rozpylacze. Wlep przelewamy ten dym i spsikujemy co jakiś czas po prostu tą kiełbasę w piekarniku. Ja zrobię w ten sposób i będę ją co jakiś czas po prostu w tym moczył. A następnie po prostu jak już będzie wisiała w piekarniku, no to takim pędzelkiem kilka razy ją przesmaruję. Jeżeli chodzi o kiełbaski, to polecam je sobie zawiesić o w ten sposób. Na takich, ja wieszam na takich haczykach, na kratce po prostu. Jeżeli nie macie takich haczyków, to można je po prostu przywiązać do tych kratek albo po prostu ułożyć w ten sposób na kratce. I tak będę je piekł do uzyskania 68 stopni wewnątrz w temperaturze jakieś 90 stopni. Także obstawiam, że to będzie jakieś mniej więcej 2 godzinki. No i kiełbaski są już gotowe, upieczone, nabrały fajnego koloru. Widać, że tak jakby były wędzone, więc teraz pozostaje je tylko schłodzić. Ja je odstawiam w temperaturze pokojowej, żeby trochę ostygły, a następnie lądują do lodówki i tam przeleżą noc. A po nocy
kiełbasy, pokażę Wam, jak one wyglądają. Ja mam już tutaj kiełbaski, są gotowe, schłodzone, przeleżały sobie noc w lodówce, także fajnie się schłodziły. Piekłem je przez jakieś 2,5 godziny do uzyskania temperatury 68 stopni wewnątrz. Piekłem, tak jak mówiłem, w temperaturze 90 kilku stopni. I zobaczcie, jak one wyglądają. Kolorem praktycznie nie różnią się od tych sklepowych. Można mieć problem z odróżnieniem ich. No ale jeszcze zobaczmy, jak one smakują. Oczywiście ja tej góry kiełbasy nie zjem od razu, dlatego ja sobie część zapakuję próżniowo. I jeżeli mogę Wam polecić worki próżniowe, to będą to worki Chef One. I naprawdę, jeżeli chodzi o pakowanie właśnie wędlin, kiełbas, to jak najbardziej mogę polecić te worki. A gdzieś tam na dole pod tym wideo wrzucę Wam link, gdzie te worki możecie kupić. Część kiełbas zapakowana próżniowo, no i dzięki temu mogę je przetrzymywać w lodówce nieco dłużej. W zwykłej lodówce myślę, że spokojnie 2-3 tygodnie możemy przechowywać w ten sposób. Ona nie straci na jakości, nie obeschnie, po prostu zachowa swoją strukturę, smak i no i nie zepsuje się. Dzięki między innymi dzięki temu też, że była peklowana. Jeżeli chcemy wydłużyć termin przydatności, no to mrozimy taką kiełbasę w ten sposób. No i to jest plus właśnie worków próżniowych, że nie będą nam się robić jakieś kryształki lodu, jest fajnie zapakowana próżniowo. A teraz wracamy do tej kiełbasy i próbujemy w końcu. To zobaczmy. Super wygląda. No i kilka klasterków na próbę oczywiście. No i nie ma co. Wygląda ona naprawdę fajnie z zewnątrz. No i daję sobie rękę uciąć, że część z Was w ogóle by nie odróżniła od takiej wędzonej tradycyjnie. Szczerze? Sam z tą akurat pisałem, bym miał kłopot. Niektóre naprawdę wyglądają fajnie, które się testy, które się podpiekły i które miały więcej warstw tego dymu. A jeżeli chodzi właśnie o nakładanie tego dymu, to powielałem to chyba z 4 albo i 5 razy nawet podczas pieczenia. No i jeszcze sprawdźmy smak oczywiście. Czuć ten smak wędzenia i aromat też czuć, no nie ma co ukrywać, jest to naprawdę wyczuwalne. Może nieznacznie słabiej, no i nie ma co ukrywać, jest naprawdę wyczuwalny ten aromat i smak dymu. Może też z tego względu, że nałożyłem kilka warstw, a nie raz tylko jedną warstwę. No ale dzięki temu ten smak jest naprawdę fajny, bardzo zbliżony, jak nie taki sam, jak takiej kiełbasy wędzonej tradycyjnie. Może nie takiej długotrwałej, kilkanaście godzin wędzonej, bo one naprawdę są mocno aromatyczne, ale jak taka wędzona kilka godzin na ciepło, identyko. No i to połączenie czosnek niedźwiedzi, zielony pieprz, bajka. Także róbcie, próbujcie i dajcie znać, jak Wam wyszły.